Panie Przewodniczący, kolejna sesja za nami. Główne punkty dzisiejszej sesji Rady Gminy Biała Podlaska. No z głównych punktów to było rozpatrzenie skargi pana Gaca, który walczy z nami już od kilkunastu lat. Jak jestem radnym, tak może od 10 lat, już tak dokładnej daty nie pamiętam, o przekazanie im drogi wewnętrznej, bo nie chcieliby być enklawą zamkniętą. Jak kupili... O drodze przez osiedle Amelin. Tak, mówimy o drodze w osiedle Amelin i oni jak kupowali te działki, żeby oni wcześniej kupili razem z drogą, wtedy mogą być sobie zamknięci i mieć osiedle zamknięte. Natomiast oni kupili same działki, a deweloper, czyli sprzedając im działki, w zamian za opłaty adiacenckie zwrócił się do nas, do Rady Gminy o wyrażenie zgody na zrobienie tak zwanej betonówki. My wyraziliśmy zgodę, w zamian za te opłaty pod nadzorem gminy zostało to wykonane i była, jest i będzie to cały czas droga gminy, czego dowodem jest wyrok ostatni z Wojewódzkiego Sądu administracyjnego, który jednoznacznie orzekł. Droga jest drogą gminną. Tam mieszkańcom przeszkadza to, że ten ruch na tej drodze się zwiększa, rozrasta się osiedle Relaks, również coraz więcej kierowców skraca sobie drogę z ulicy Janowskiej na ulicę Terebelską właśnie przez tą drogę, no ale chyba na tym polega rozwój miejscowości, urbanizacja, musieli się z tym liczyć. Panie redaktorze, nie wiem, czy pan zauważył, na dzisiejszej sesji w zmianach budżetowych została zapisana pewna kwota na drogę asfaltową od ulicy Janowskiej do osiedla Relaks i niebawem za 2-3 miesiące będzie asfaltowy dojazd do Relaksu, czego myślę, że wtedy zmniejszy się ten ruch przez Amelin. Od ulicy Janowskiej? Od ulicy Janowskiej. Nie możemy tylko takiego odcinka 100 czy 150 metrowego przeprowadzić przez sam Relaks, połączyć z Amelinem, z tego względu, że tam jeszcze nie uregulowane są sprawy z gruntem. Natomiast tutaj, gdzie jesteśmy swoim właścicielem typowym jako gmina gruntu, robimy asfalt. Może jakiś remont przynajmniej w Amelinie? Ja myślę, że jak na pewno jak się zakończy wreszcie ta niepotrzebna wojna, czyli te skargi pana Gaca, zostanie w przyszłości ujęta inwestycja, bo tam by należało pierwsze zrobić oświetlenie uliczne, a następnie położyć tę asfaltówkę i połączyć jako jeden ciąg, połączyć to z drogą do ulicy Janowskiej. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w ramach przepisów prawa. W konsekwencji czego organy gminy, władze gminy nie mogą podjąć kroków bez podstawy prawnej. Dotyczy to także wzruszenia decyzji, które są decyzjami ostatecznymi i prawomocnymi, a także ostateczność i prawomocność wyroków sądowych. My dysponujemy wyrokami, m.in. wyrokami w USA, innymi orzeczeniami, które są prawomocne, więc pytam się, w jaki inny sposób możemy wzruszyć te. Pan Gac oczywiście ma prawo i my zrobiliśmy wszystko ze swojej strony, zgodnie z przepisami prawa, działając w oparciu o obowiązujące przepisy. Jakie jeszcze inne ciekawe materiały były dzisiaj? No z innych ciekawych materiałów to zatwierdzenie długo oczekiwanego studium, dlatego że zgłaszają się do nas kolejni inwestorzy, którzy chcą zainwestować. Co ciekawe, to inwestorzy ze wschodniej granicy, którzy chcą zainwestować u nas w jakieś tam mini fabryczki. Dlatego my musimy pod to przygotować plan przyszłego zagospodarowania. Również znalazł się przebieg gazociągu, ropociągu Odessa Brody. To w przyszłości również źródło finansowania w gminie, podatki. No jak najbardziej, bo wiadomo, że od każdej budowli gmina uzyskuje 2% podatku. Czym większa wartość budowli, tym większy podatek. Dlatego też musieliśmy to uwzględnić na prośbę inwestora w planie przyszłego zagospodarowania. Ekstra w budżecie gminy wpadły również 2 miliony złotych, które zostały z 2014 roku z rozliczenia i te pieniądze w większości przeznaczyliście na spłatę wcześniejszych kredytów, nie bierzecie w tym roku kredytów w wysokości 1,5 miliona złotych, no i znalazły się nowe punkty w zadaniach inwestycyjnych. Tak, panie redaktorze, z tego właśnie rozdziału zostało w większości to przekazane na drogi, o czym mówiłem, droga do Relaksu, tam powstaną może ze 2-3 uliczki w Rakowiskach w osiedlu mieszkaniowym, jakieś tam projekty, bo na przykład projekty długo oczekiwanego wodociągów do Kudowie, inne projekty dróg, jakieś tam ulic, także to wszystko zostało przeznaczone na inwestycje. I jeszcze na koniec zapytam, palącym jest problem pobudowania przedszkola gminnego. Bardzo palący, bo cały czas, tak jak dzisiaj słychać było na sesji, znowu kwota wzrosła. W tamtym roku było 1 100 000, już dochodzi do 1,5 miliona rocznie. No i cały czas jesteśmy, wójt, zastępca, angażujemy się Też uczestniczyłem ostatnio w pewnych oględzinach różnych budynków. No szukamy, tu wcześniej rozmawialiśmy też z prezydentem, żeby naszym zadaniem jest pozyskanie budynku w Białej Podlaskiej. Dlaczego? Moglibyśmy, mamy grunt w Rakowiskach, wybudować przedszkole, ale wiadomo, że do Rakowic nikt nie przywiezie dzieci z Woskrzenic, z Czosnówki czy z Jaźwin. Dlatego punktem docelowym jest naszym, to już mi przekonanie i Rada jest cała, mieć swoje własne przedszkole gminy w Białej Podlasce. I myślę, że w tym roku budynek taki albo miejsce znajdziemy, złożymy wniosek o dofinansowanie, czyli adaptację tego budynku na przedszkole. No i będziemy, mocno będę zadowolony z wójtem, jeżeli będziemy mieli swoje własne gminne przedszkole. Na przedszkola 100 000 złotych. To była konieczność przed dzisiejszym pismem od prezydenta, że pomimo, że my 100 000 przeznaczyliśmy na pokrycie zobowiązań, to wczoraj dokładnie, przyszedł komunikat od prezydenta miasta Białej Podlaskiej, że do 209 zł podnosi odpłatność za przedszkola. W sumie do tej pory, przed tą podwyżką płaciliśmy 1 200 000 za przedszkola. A teraz trzeba będzie jeszcze poszukać 300 kolejne, bo 1,5 miliona nas to będzie kosztowało. Dlatego to, co mówiłem na samym początku, że koniecznym jest podjęcie działań do tego, aby gminne przedszkole było w mieście pod zarządami naszej gminy. Jakie ważne dzisiaj sprawy były podjęte? Co nowego znalazło się w budżecie gminy, ponieważ wiemy, wójt poinformował, że udało się z roku 2014 2 miliony złotych zaoszczędzić i te 2 miliony złotych teraz w tym momencie do budżetu 2015 roku żeście dorzucili. No i ta ciekawa sprawa, paląca sprawa z przedszkolakami gminy, z terenu gminy, które korzystają z przedszkoli w mieście Biała Podlaska. No a budżet gminy to kosztuje i to coraz drożej kosztuje. Tak, jesteśmy bezpośrednio po sesji i tak na gorąco mogę powiedzieć, że sprawy, które poruszaliśmy dzisiaj na sesji, są ważne. Właściwie każda sesja jest ważną, ale są sesje, które są wyjątkowo ważne. Taką bardzo ważną sesją jest sesja budżetowa. Drugą z kolei jest sesja, która wprowadza zmiany do budżetu. I dzisiaj właśnie taka sesja była wprowadzająca zmiany do budżetu. Możliwe to było tylko dzięki temu, że pojawiły się środki wolne z budżetu z roku ubiegłego. Dużo, niedużo, 2 miliony złotych przeznaczyliśmy na inwestycje, dodatkowe inwestycje. W związku z tym, że u nas jest priorytetem budowa dróg, wodociągów i kanalizacji, te pieniądze zostały przeznaczone właśnie na te zadania. Dodatkowo zadania 1 225 000 na drogi. Pozostałe projekty techniczne, tudzież mniejsze zadania jak oświetlenie uliczne dróg, czy 100 000 złotych dodatkowo na przedszkola. To jest prawda, że jesteśmy uwięzieni z tym przedszkolem w mieście. Nasze dzieci rzeczywiście uczęszczają, gminne dzieciaczki uczęszczają do przedszkola w mieście. Jest już 183 tych poczech. Za każde dziecko płacimy określone środki. W sumie za rok 1 200 000. I wczoraj, dokładnie wczoraj, dostaliśmy kolejną niespodziankę. Pan prezydent zaproponował podwyżkę odpłatności o 209 zł za każde dziecko. Czyli mało 1 200 000 będzie 1,5 miliona. Dlatego usilnie, nie tylko od wczoraj, nie tylko od dziś, szukamy terenów wolnych pod przedszkole gminne w mieście, w centrum. Bo tak jak powiedziałem na sesji, wprawdzie my mamy wolne budynki, gdzie można by było zorganizować przedszkola gminne, ale w miejscowości, chociażby Grabanów, Styżyniec, Woskrzenice, tylko nikt nie będzie jechał, bo my jesteśmy nietypową gminą, takim wianuszkiem dookoła miasta i nie będzie nikt jechał przez miasto, przywoził dziecko do przedszkola w drugim końcu gminy. Stąd właśnie ten on może zaskakujący jest ten pomysł, ale że gminne przedszkole w mieście, ale to praktyka i realizm, że trzeba by było to przedszkole w mieście. Szukamy terenów wolnych, żeby można było wybudować przedszkole lub zaadaptować wolny budynek. Pewne pomysły już mamy i myślę, że zmierzamy właśnie w tym kierunku, żeby od września przyszłego roku móc się pochwalić, że gminne przedszkole w mieście jednak to nie bajka.